To jest też taki autobiograficzny reportaż i też mówi dużo o tym, dlaczego Janusz Krasiński urodził się w Warszawie, zmarł w Warszawie i całe życie był związany z tą Warszawą, bo to jest reportaż o tym, jak on na chwilę pojechał do Wrocławia. Ja fragmenciki Państwu przeczytam, dobrze? Tytuł reportażu jest Pan odjeżdża. Przy stoliku, przy którym piszę ten reportaż, odnalazł mnie przybyły z Wrocławia w ważnych literackich sprawach pan A.B. Zaczynałem wówczas dopiero swoją powieść i jak zwykle na początku wcale nie szło mi dobrze, choć pokoik w czytelni na krakowskim przedmieściu był nadzwyczaj przytulny i nastrojowy. W tych dniach otrzymałem nakaz na przydział mieszkania, do którego poprzedniej nocy wprowadził się dziki lokator, więc też to pisanie o cudzych kłopotach tym bardziej mi się nie kleiło. Już od godziny bezskutecznie gryzłem ołówek i jak zwykle w takim wypadku myślałem o niebieskich migdałach. Do czytelni wszedł pan A.B. Szukam pana trzeci dzień, powiedział i przysiadł się do mnie. Zakręciło mi się trochę w głowie, bo pan A.B. to człowiek wiele znaczący, ale to był dopiero początek. Proza we Wrocławiu, powiedział bez żadnych wstępów. Mówiąc między nami leży jak skóra z diabłem. Jedynym pisarzem z prawdziwego zdarzenia jest pani B.C. Ktoś tam jeszcze coś skrobi, ale poza tym klops. Pan, niby ja, gryzący przed chwilą ołówek, ma kolosalne szanse, żeby stać się jej filarem. Trzeba tylko zdecydować się na opuszczenie Warszawy. Ja już zadbam o to, żeby pana u nas urządzić. Jak przystało przyszłemu filarowi, wydłużyłem się nieco w krześle i na chwilę pogrążyłem w marzeniu. Koniec tułaczki, pomyślałem. Wkrótce będę redaktorem z trzypokojowym mieszkaniem bez dzikiego lokatora. Ale nie tak łatwo rozstać się z Warszawą, nawet wówczas, kiedy sypia się w przedpokojach swoich i cudzych znajomych. Byłem wtedy biedny jak mysz kościelna i wszyscy się nade mną litowali. Kiedy już wyczerpałem wszystkie możliwości noclegowe, związek zafundował mi wyjazd do domu pracy twórczej. Sobieszów pod Jelenią Górą. Skały, bukowe lasy, muflony z ciężkimi rogami, ruiny zamku, któregoś ze śląskich bolków, bułki z dziurawym serem i własny pokój. Pokój. Mówię, nie nakaz. Fundowany miesiąc kończył się i znowu miała się zacząć tułaczka. Na parę dni przed opuszczeniem Sobieszowa wyskoczyłem do niedalekiego Wrocławia. Odnalazłem pana A.B. w redakcji pisma. Podczas pierwszego spotkania zostawił mi parę miesięcy do namysłu, więc też mogłem powiedzieć to, co powiedziałem. Decyduję się. Chcę być filarem. Niech pan pomyśli teraz nad tym, gdzie mógłbym spać. Dobra, powiedział. My tu pana zaraz ułożymy. I zaczął dzwonić po znajomych. Za trzy dni wróciłem już z walizką i materiałami do reportażu o muflonach i małym miasteczku Sobieszów, gdzie tak przyjemnie rozmyślało mi się o Warszawie. W wynajętym po wysokiej znajomości i niskiej cenie pokoiku na Karłowicach pisałem i darłem, pisałem i darłem, pisałem i darłem mój pierwszy w życiu reportaż. Między jednym darciem a drugim napisało mi się coś, co już trochę szkoda było włożyć do pieca. Zaniosłem to do pisma. Pan C.D., szef działu reportażystycznego, neologizm od modnego słowa reportażysta, poruszył kilkakrotnie głową, jak gdyby chciał podrapać swędzący kark o krochmalonym kołnierzyku i wykrzyknął: absolutnie do druku, absolutnie do druku. O czym napisał na marginesie: załączyć zdjęcie Piastowskiego zamku. Pan C.D. zawsze był dla mnie bardzo uprzejmy. Mawiał: pan, panie filar, ma tę zadziwiającą wyższość nad moimi pracownikami, że pańskich reportaży nie potrzebuje pisać na nowo. Bardzo mi pochlebiała taka ocena i tym bardziej od czasu do czasu gaworzyliśmy sobie o etacie, który się dla mnie smażył. Miałem tutaj troszeczkę, że tak powiem, ominę, bo tutaj już miałem jeszcze trochę chleba i jakieś smarowidło w tym swoim pokoiku na Karłowicach, pisząc nowy reportaż. Zjadłem to oszczędnie, nie dzieląc się już ze starą suką Dianą, której właścicielka dwa razy dziennie podtykała kartofle z mięsem. W willi caluteńki dzień nie było nikogo. Czułem się więc jak gospodarz i po warszawskich kłopotach mieszkaniowych uznałem za zupełnie szczęśliwego. Tylko cholera ten pasztet. W słoiku prześwitywało dno. Myślałem już o tym, jak będę dzielił się z Dianą. Nie pasztetem oczywiście, ale tymi jej kartoflami, które naprawdę mocno zalatywały mięsem. Suka nie protestowałaby chyba zbyt brutalnie ze względu na dług wdzięczności, jaki u mnie zaciągnęła, chodząc na nadodrzańskie spacery, gdzie prowadzałem ją na pasku od własnych spodni, gdyż smycz pożarła kiedyś z nudów. Nie doszło jednak do tego, żebyśmy aż dwie gęby musieli pchać w jeden garnek, bo właśnie pani B.C. miała wieczór autorski. Znaczy się jeszcze nie miała, ale miała go mieć. Pani B.C. jest uznaną autorką i wcale jej nie zależało na tym wieczorze, a jeszcze mniej na 300 zł, których wieczór taki zwykle przysparza. Panie filar, powiedziała.
Pan się niedługo przewróci. Chyba pan odstąpi ten wieczór. Plakat zatem ogłosił, że wieczór będzie Janusza Krasińskiego, a nie pani B.C. i przyszło 5 osób. Ja, pan A.B., pani B.C., sekretarka i jeszcze jedna dziewczyna, która mając pilny interes do pana A.B., nigdzie rano nie mogła go złapać. Później zresztą chodziłem z tą dziewczyną. Była miła, miała dobre serce i nieraz, jak już nam, to znaczy mnie i Dianie, zabrakło chleba i pasztetu, ganiałem do niej na kolację. Na ten swój odczyt przyszedłem dużo za wcześnie i miałem okazję zajść obok do drugiego saloniku, gdzie także odbywał się wieczór autorski 8- czy 9-letniej dziewczynki tańczącej, malującej, grającej i piszącej wiersze. Tłoczno, aż trudno oddychać. Wszyscy przyjemnie uśmiechnięci. Dziecko szczebiotało przymilnie. Czyż formy kosmiczne mają prawo istnienia? Po czym długo nie milkło oklaski i ja, filar, poczułem się nagle zachwiany. Wróciłem do swojej pustej salki, odczytałem jakieś dwa opowiadania oraz fragment powieści. Więc na tym wieczorze pana B., który do tej pory nie zdążył zaprosić mnie do siebie na herbatę, w słowie wstępnym powiedział o mojej prozie parę przyjemnych rzeczy oraz to, że oni, wrocławianie, są ludźmi szorstkimi, jako że los był dla nich twardy i że również mnie, filarowi, nie będzie tak łatwo otworzyć sobie wrót piastowskiego grodu. Przyszło mi na myśl, że musiałem przyjechać tu już po zamknięciu bramy, bo jeszcze w Warszawie była ponoć otwarta. Odpowiedziałem, że ze mną życie także się nie pieściło i przetrwam na pewno próbny okres. Z podsumowania dyskusji o mojej prozie wyszło, że mam dostać 300 zł, z których zaraz kupiłem nowy słoik pasztetu. Po 4 miesiącach wyszedł reportaż o zbiorach i pracy Kugiliana. To jest reportaż, nad którym wtedy Janusz Krasiński pracował. I to był jedyny poważniejszy dochód, około 1000 zł, jakie na przestrzeni 5 miesięcy dostarczyło mi pismo. Potem przyszły pieniądze z jednego z warszawskich miesięczników za duży fragment powieści. Przyszło także z Warszawy wysokie 6-tygodniowe stypendium, o które jeszcze na początku kazał mi napisać pan A.B. Wreszcie pieniądze z kuriera za sobieszów i muflony. Miałem więc trochę warszawskiej forsy i trochę od wrocławskich plastyków, którzy chcąc mi pomóc, zlecili napisanie wstępu do katalogu wystawy malarstwa i znowu mogłem jeść z Dianą chleb mazany pasztetem. Po 5 miesiącach czekania przyszedłem się pożegnać. W redakcji pisma był pan A.B., pan C.D., pan D.F. z radia i jeszcze parę innych życzliwych lub mniej życzliwych mi osób. Było jakoś smutno. Im i mnie. I pomyślałem sobie, że mimo wszystko jeszcze tu wrócę, bo mam sobie żyłkę pioniera. Jeśli pionier, to tylko tu. Nagle wszedł ktoś z sąsiedniego pokoju i powiedział z głębokim smutkiem. Panie Filar, pan odjeżdża? Skinąłem głową. On popatrzył na mnie powłóczystym spojrzeniem. Pan odjeżdża? Powtórzył tu przed panem takie kolosalne możliwości.